Dzień dobry, witam Was na kanale Zakazany Ogród. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o hortensjach bukietowych. Opowiem Wam, jak je pielęgnować, jak o nie dbać, jak je ścinać i jakich podpór używać oraz wszystkie moje triki, by kwitły przepięknie i obficie. Zapraszam! You try, do you know I'm looking, and I can't help but smile, do you know how much I love you, you put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feel it. Hortensja, przy której stoję, to Vanille Fraise. Myślę, że to jest jedna z najbardziej popularnych odmian ogrodowych, ale jest to naprawdę świetna odmiana. Vanille Fraise ma to do siebie, że przede wszystkim też się nie pokłada zbytnio po deszczu, ma naprawdę mocne pędy, no ale jej niesamowitym urokiem jest to, że najpierw jest delikatnie biała, jak się dobrze przyglądniecie, to kwiatuszki w środku są takie leciusieńko, mają takie różowe środeczki, bo później ona się najpierw wybarwia na taki naprawdę mocny róż, wschodząc później na jesień aż do borda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to wybarwienie, absolutnie w różnych odmianach hortensji nie musicie nic robić. Hortensje bukietowe wybarwiają się same i tak naprawdę wybarwiają się w zależności po prostu od temperatury, od pogody i stopniowo do jesieni zmieniają swój kolor. Hortensje bukietowe przede wszystkim lubią ziemię mocno odżywioną, naprawdę taką fajną glebę. Ja swoje hortensje przeważnie dodatkowo ściółkuję kompostem. Ogromnym plusem hortensji bukietowych jest również to, że naprawdę poświęcamy im bardzo mało czasu, a one odwdzięczają się tak ogromnymi kwiatostanami. Hortensje bukietowe możecie sadzić zarówno w ogrodzie, jak również w donicach i w tych donicach także przez zimę zostawiać na zewnątrz. One naprawdę niesamowicie w donicach wyglądają. Wystarczy je tylko przesunąć w jakieś miejsce, gdzie nie będzie na nie padać zbytnio deszcz czy śnieg. Natomiast te ogrodowe z roku na rok, w zależności od odmiany, są coraz większe. Zatem co robić, żeby nie mieć z nimi w ogóle problemu, żeby były naprawdę fantastyczne i żeby cieszyły nasze oczy? Jaką glebę i jakie stanowisko najbardziej lubią hortensje bukietowe? Hortensje bukietowe to są kwiaty słońca. W odróżnieniu od hortensji ogrodowych czy od hortensji Annabelle, hortensje bukietowe naprawdę najbardziej obficie kwitną, jeżeli mają odpowiednią ilość słońca i ta ilość słońca będzie przynajmniej około 7-8 godzin. 6 wydaje mi się, że to jest takie minimum, żeby naprawdę zobaczyć ich piękne kwitnienie. Ja miałam hortensje, które posadziłam w miejscu, które miało być na przykład słoneczne, przy żywopłocie. Ale w momencie, gdy ten żywopłot się rozrósł, niestety dawał cień hortensjom bukietowym i to powodowało, że one dużo gorzej rosły i również dużo gorzej kwitły. Takie stanowiska, które są bardziej cieniste, warto dostosować na przykład do hortensji Annabelle drzewiastych czy do hortensji ogrodowych, a tu, gdzie mamy słońce, dajmy się cieszyć tym pięknym kwiatom hortensji bukietowych. Drugim istotnym czynnikiem, żeby one naprawdę nam fajnie rosły i nie miały niedoborów, to jest gleba. Hortensje bukietowe, oczywiście jak wiele roślin, które po prostu są mocno kwitnące, naprawdę lubią glebę, która jest fajnie żyzna, ale tutaj mamy też ważny odczyn. Bardzo często się mówi, że hortensje trzeba sadzić w kwaśnej glebie. Jest to oczywiście jak najbardziej słuszne, natomiast najbardziej kwaśnej gleby wymagają hortensje ogrodowe. Hortensje bukietowe świetnie poradzą sobie też w glebie, która jest naprawdę tak leciusieńko kwaśna. Natomiast jeżeli mają środowisko zasadowe, to nie może być ono mocno zasadowe. W mocno zasadowym środowisku one niestety pobierają mniej składników odżywczych, co bardzo często zobaczycie po ich liściach, które nie będą intensywnie zielone, ale na blaszkach będą miały różne właśnie odbarwienia w postaci jasnego, zielonego koloru. One po prostu wtedy potrzebują lepszego nawożenia lub na przykład wyściółkowania dodatkowo kompostem. Ja swoje hortensje mam posadzone oczywiście w ziemi gliniastej, natomiast zawsze przy takiej ziemi dodaję do dołka kwaśnej ziemi, chociażby po to, żeby troszeczkę jednak ich środowisko było lekko zakwaszone. Zerknijcie teraz na te kwiatostany. No to jest po prostu coś ogromnego. I bardzo często zależy nam na tym, żeby nasze hortensje miały tak ogromne kwiatostany. Oczywiście wielkość kwiatostanów jest też zależna od odmiany, ale jest jeden ważny czynnik, który powoduje, że pędy są dłuższe i pędy również mają większe kwiatostany. To jest oczywiście cięcie. Cięcie hortensji bukietowych możemy tak naprawdę wykonywać już od listopada do wczesnej wiosny, czyli do marca. I powiem Wam, co sprawia, że te kwiaty są większe, ale również też, kiedy dane cięcie jak wpływa na roślinę. Jeśli zatem Wam się marzą takie ogromne kwiatostany, słuchajcie, to naprawdę hortensję tniemy bardzo nisko. Co to oznacza? To oznacza, że tniemy hortensję za pierwszym bądź za drugim oczkiem. W przypadku starszych hortensji może to być już na przykład za trzecim oczkiem, ale to jest naprawdę bardziej właśnie drugie oczko. Co oznacza to oczko? Słuchajcie, oczko to jest to miejsce, z którego później hortensja wypuszcza pędy i to tak naprawdę jak weźmiecie sobie taki pęd, to na tym patyczku takim właśnie hortensji będzie po prostu takie lekkie wybruszenie po bokach. To są takie właśnie miejsca, które potocznie nazywamy sobie właśnie oczkami. Wiele osób chce mieć takie wielkie hortensje, naprawdę z ogromnymi kwiatami i bardzo często robi to cięcie błędnie. Dlaczego? Dlatego, że nam się wydaje, że jeżeli bardzo skrócimy taką hortensję, to ona już nie odrośnie. Słuchajcie, zawsze jak u kogoś ze znajomych albo u moich rodziców ścinałam hortensję za pierwszym razem, to widziałam po prostu miny, gdy widzieli taki ogołocony po prostu krzaczek patyczków i mieli mi zaufać i uwierzyć, że hortensje później będą wyglądać właśnie tak. Słuchajcie, jeżeli macie nową sadzonkę, bardzo często możecie też zauważyć, że niestety te pierwsze pędy były cięte w szkółce po to, żeby sztucznie ją troszeczkę wykreować na teoretycznie wyższą, w taki sposób, że właśnie to było na przykład za trzecim oczkiem. Ona ma wtedy taki ogołocony dół i bardziej przypomina drzewko niż krzew. Oczywiście ja spotkałam się z tym bardzo często, natomiast jeżeli w szkółce naprawdę bardzo poprawnie prowadzą sadzonki i naprawdę tak jest takiego, powiedziałabym, trochę oszukiwania klienta, bo my później kupujemy w sezonie taką sadzonkę, myślimy, że ona jest taka wysoka, natomiast jak przyglądniemy się właśnie tym piętrom, które zbudowała przy cięciu, to okaże się, że to pierwsze piętro jest po prostu za wysokie i ono już wpływa później na to, że ta roślina będzie nam się po prostu bardziej pokładać. Mi się zdarzyło, że nieraz nawet naprawdę bardzo mocno musiałam przyciąć takie sadzoneczki, które kupiłam właśnie za wysokie i nie przyglądałam się temu. Natomiast teraz bardzo na to zwracam uwagę, żeby kupując sadzonkę nie patrzeć na to, żeby ona była wysoka, ale patrzeć na to, po którym oczku jak poszło kolejne rozwidlenie. Bo jeżeli sadzonka zaczyna wypuszczać pędy, to wypuszcza właśnie najpierw taki właśnie słupeczek, taki patyczek. Z tego patyczka idą kolejne pędy i te kolejne pędy po pierwszym roku powinny być ścięte tak, że zostaje nam pierwsze oczko, a one są krótkie. Dzięki temu później z tego oczka puszczą lub nad nim puszczą nam kolejne jeszcze pędy i tamte też znowu ścinamy za pierwszym bądź drugim oczkiem. Więc to jest taka piętrowość, po której też możecie zobaczyć, ile razy była ścinana. Ja niestety się spotkałam z tym, że naprawdę to cięcie drugie na przykład było takie, że nam wystawały właśnie takie długie gałązki wiosną. I takie sadzonki, jeżeli kupicie wiosną z takimi długimi pędami, warto po prostu przyciąć mocniej, bo wtedy już od tego roku zaczniecie je odpowiednio przycinać, dzięki czemu będą mocne, silne i będą wysokie. Po tej hortensji możecie zobaczyć, że ona już delikatnie zaczęła się przebarwiać. To jest również odmiana Vanille Fraise, więc zobaczycie, że to po prostu jej piękne przebarwienie jest tak naprawdę takie naprawdę mocno różowe. Natomiast tą hortensję prowadzę troszeczkę niżej, ponieważ mamy ją w okolicy oczka wodnego i to oczko wodne jest na takiej skarpie troszeczkę, więc ta skarpa ma swoje wyższe piętro, na którym właśnie ta hortensja się znajduje i swoje niższe, na które się znajduje hortensja, którą Wam przed chwileczką pokazywałam. Staram się zrobić tak, żeby te hortensje też tutaj tworzyły taką właśnie przestrzeń na zasadzie piętrowości, więc tą hortensję sztucznie właśnie troszeczkę podciągałam z takim dłuższym pędem, dzięki czemu ona wypuściła właśnie pędy, które mają mniejsze kwiatostany i możecie porównać po prostu te kwiatostany, które tu naprawdę są znacząco mniejsze w stosunku do tej hortensji, którą już Wam pokazywałam, ale pędy też są silne i można powiedzieć, że to kwitnienie jest fajnie obfite, ten krzew jest niższy, ale tak naprawdę jak Wam zaraz pokażę, jak jest wyprowadzony, to będziecie naprawdę zaskoczeni, bo po prostu pierwszy pęd nie był właśnie ścinany za tymi oczkami. I po części zrobiłam to właśnie z aspektów wizualnych, po części zrobiona tego, że kiedyś tą hortensję kupiłam właśnie w taki sposób nieprzyglądania się jej, tylko a hortensja, o jest Vanille Fraise, biorę. I niestety ona właśnie już miała puszczony taki po prostu pęd wyższy. Jeżeli Wam się coś takiego zdarzy, to jest też świetna rzecz, jeżeli macie taki pęd już wyższy, który był wyżej przycinany, żeby taki pęd poprowadzić jako hortensję na pniu, bo hortensje na pniu najczęściej właśnie są wyprowadzane z jednego pędu, który po prostu rośnie, są odcinane pozostałe pędy i dzięki temu tak naprawdę powstaje nam pień i powstaje nam korona, która jest po prostu wyżej, więc możecie sobie w ten sposób też poprowadzić taką hortensję. Natomiast to jest też Wasza dowolność, bo bardzo często mamy powiedziane, że musimy bardzo mocno ściąć hortensję, żeby mieć te wielkie kwiatostany, ale niektórzy z nas są właśnie bardziej hortensje poprowadzić w innym wyglądzie, tak? Czyli niekoniecznie jak taki krzew, ale właśnie jak takie drzewko. Wtedy cięcie pierwsze nie jest najniżej, tylko jest troszeczkę wyżej, bardziej za trzecim oczkiem i wtedy tak naprawdę zaczyna mi się robić taki pokrój drzewka, ale w przypadku takiego drzewka warto w okolicach właśnie sierpnia poprowadzić też dodatkowe cięcie pielęgnacyjne i wtedy wycinać te pędy, które nam wyrastają gdzieś bokiem. Ja wycinając takie pędy przeważnie wtedy wykorzystuję je do tego, żeby robić bukiety do wazonu i suszyć takie hortensje, bo wtedy zasuszone one po prostu zostają z tym kolorytem, z tym pięknym rumieńcem, który mają. I słuchajcie, one po prostu wyglądają cały czas jak świeże. Opowiem Wam później, jak to robię, ale przejdziemy sobie do kolejnej odmiany i do kolejnych trików. Celowo wzięłam Was teraz na rabatę, która powstała wiosną tego roku na kartonach. Była wyściółkowana mocno kompostem. Natomiast jest to naprawdę nowa rabata. Gdy będziecie zakładać nową rabatę, może Was troszeczkę denerwować to, że właśnie te hortensje są troszeczkę łysawe, ale w dużym stopniu na to, że w tym pierwszym roku one nie wyglądają aż tak fantastycznie, ma też wpływ wody. I oprócz tego czynnika, że hortensje bukietowe lubią słońce, lubią glebę, która jest leciusieńko kwaśna, to hortensje bukietowe dalej są hortensjami. A każda hortensja do niesamowicie obfitego kwitnienia potrzebuje właśnie wody i takiej też lekko wilgotnej gleby. Ja wielokrotnie wspominałam, że wiosną nam niestety siadło nawodnienie i tym samym tą rabatę jedynie z konewek podlewałam i nie kryję, że najczęściej robiłam to, jak już widziałam, że po prostu trzeba, bo cały ogród, w którym mamy prawie 20 arów, naprawdę musiałam po prostu wybierać, co podleję. I powiem Wam, że widzę to po tych hortensjach w pierwszym roku. Hortensje, które miałam w pierwszym roku i mieliśmy nawodnienie, one były o wiele bardziej bujne, z tego względu, że właśnie dostawały więcej wody. Więc jeżeli Wasza hortensja jeszcze nie ma naprawdę takich super kwiatostanów, jeżeli chcecie też to kwitnienie przedłużyć, to na pewno podlewajcie ją dodatkowo. To po pierwsze, będzie mieć o wiele bardziej obfite kwiaty. Po drugie, po prostu bujniej Wam też urośnie. I to jest taka moja rada ogromna w stosunku do wszelkich hortensji, jakie posiadamy w ogrodzie, nie tylko bukietowych, ale też Annabelle, ogrodowych. Woda, woda, woda i jeszcze raz woda to podstawa. I myślę, że naprawdę warto się tego trzymać. Gdybym Wam miała znaleźć hortensje, które naprawdę są takie najbardziej mocno trzymające pędy, to oczywiście będzie Vanille Fraise, to oczywiście będzie hortensja Limelight i to jest właśnie hortensja Limelight, o której Wam zaraz opowiem, ale również ogromna hortensja, naprawdę ogromna, wyrastająca nawet na ponad 2 metry hortensja Phantom. To są hortensje, które również mam w swoim ogrodzie. To są hortensje, które często potrzebują większej przestrzeni, ale to są też hortensje, które jeżeli będziecie od początku ciąć krótko, to nie będziecie mieć żadnych problemów z dodatkowymi podporami. Bardzo często w przypadku na przykład hortensji przepięknych, ale Annabelle, bardzo często wymagane są podpory. Natomiast cięcie ma znaczenie. Po pierwsze, krótkie cięcie powoduje, że kolejne pędy wyrastają mocniejsze i one są w stanie bez problemu utrzymać te kwiatostany i nawet po deszczu bardzo delikatnie te główki idą w dół i to jest naprawdę bardzo delikatne zgięcie. Natomiast są też odmiany, które trochę gorzej trzymają te pędy i w pierwszych latach nim naprawdę wzmocnią swoją taką podstawę tych wszelkich właśnie pędów pierwszych ciętych, to niestety potrafią po prostu nam się wykładać i o tym Wam też zaraz opowiem. Natomiast właśnie Limelight, właśnie Vanille Fraise, właśnie Phantom to są takie odmiany, które bardzo mocno potrafią trzymać pędy, jeżeli będziemy je dobrze ciąć. Mówiłam Wam też, że znaczenie ma pora roku, jeżeli chodzi o cięcie. Słuchajcie, To przetestowałam w ogrodzie dzięki mojemu mężowi, który kiedyś postanowił ściąć krótko hortensję i ściął je jesienią. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że hortensję trzeba ciąć wiosną. I gdy byłam początkującym ogrodnikiem, gdy cokolwiek robiłam ze swoimi hortensjami, przeważnie czekałam na marzec. Bardzo bałam się, że przez cięcie one później mi ruszą, przemarzną i po prostu będzie to gorszy efekt niż ten, który bym oczekiwała. Absolutnie się myliłam, słuchajcie. Możecie ciąć je w marcu, a jeżeli przegapicie ten etap marca, możecie też ciąć je troszeczkę później. Natomiast najfajniejsze efekty osiąga się, gdy jest zimno. No i powiem Wam, że moim zdaniem świetne efekty osiąga się przy cięciu jesiennym. Mój mąż właśnie kiedyś ściął hortensję Vanille Fraise na jesień. Słuchajcie, te hortensje w kolejnym roku wypuściły najmocniejsze pędy, jak również największe kwiatostany i absolutnie nic po prostu nie było w stanie, największy deszcz, największe burze nie były w stanie wpłynąć na to, żeby w jakikolwiek ich główki sposób się pokłaniały. Myślę, że to jest naprawdę bardzo istotne. Ja swoje hortensje tnę już bardzo często w styczniu. W zeszłym roku chciałam na zimę zostawić te kwiatostany, żeby przepięknie wyglądały. Natomiast powiem Wam, że w tym roku nie będę tego robić. Po pierwsze dlatego, że właśnie chcę więcej kwiatostanów zasuszyć. Po drugie dlatego, że u nas jest dość dużo wiatru zimą. Po prostu wszelkie drzewa, które mamy dookoła, bardzo często są ogołocone z liści i ten wiatr niestety powoduje, że wcale te kwiatostany ładnie nie wyglądają, tylko później po prostu nam gonią po ogrodzie i niestety ten ogród brudzą, dając nam pracy na wiosnę. W tym roku będę chciała zrobić cięcie już jesienne. W zależności od tego, ile tych prac będę mieć, zrobię to cięcie w listopadzie, a może nawet w grudniu. I uwierzcie mi, jeżeli macie jakiekolwiek odmiany hortensji, przy których jesteście naprawdę w jakikolwiek sposób wkurzeni na to, że one się Wam w jakikolwiek sposób pokładają, spróbujcie niskiego cięcia i w dodatku właśnie takiego późno jesiennego. Czy Wy widzicie, co jest za mną? Słuchajcie, mój mąż dokańcza murek, ja po prostu chodzę podekscytowana, więc wiem, że osoby, które stale oglądają ten kanał, wiedzą, że czekamy na dokończenie tego murka. Słuchajcie, dla mnie on już jest piękny, on jeszcze nie jest skończony. I teraz widzę, jak on niesamowite tło tworzy dla roślin, także dla hortensji, które tutaj mamy. Ale ponieważ dzisiaj jest odcinek o hortensjach, to przejdziemy sobie do hortensji, które tutaj widzicie. Słuchajcie, odmiana, którą tutaj mam, to są 3 sadzonki. Jest to naprawdę moim zdaniem fantastyczna odmiana. Jest to odmiana Polar Bear, czyli miś polarny. Sama jej nazwa wskazuje nam na to, że to jest jedna z bardziej białych hortensji. I ja chciałam sobie ją tutaj przetestować właśnie mieszając ją z innymi roślinami, ponieważ wsadziłam ją, myślę, że to z 2 lata temu ją wsadzałam właśnie w tym miejscu. Także jest to jej kolejny sezon. Jest to naprawdę fantastyczna odmiana, jeżeli chodzi o kolor, ponieważ ona przez większość czasu jest biała i naprawdę jej wybarwienie na jesień jest minimalne, więc jeżeli nie chcecie wtedy mieć intensywnego koloru w którymś miejscu, a tu mam taką rabatę, na której dalej kwitną mi jeszcze róże i chciałam, żeby to się wszystko fajnie jeszcze komponowało, to powiem Wam, że ta odmiana jest świetna. Ale ma swój minus. Myślę, że więcej o odmianach Wam powiem w kolejnym odcinku, na który Was na pewno zapraszam, ale powiem Wam już teraz ten jeden wielki minus tej hortensji. Ona ma najbardziej wiotkie pędy z tych odmian, które mam w ogrodzie, z tych odmian wyższych. I Polar Bear ma kwiatostany, które potrafią osiągnąć 40 cm. Naprawdę, jeżeli będziecie ją też regularnie podlewać, jeżeli ją nisko zetniecie, to będzie to około 40 cm. Natomiast zobaczcie, to są pędy, które teraz w miarę stoją, ale zobaczycie, że już te główki są lekko wygięte, ponieważ ostatnie dni mieliśmy naprawdę masę deszczów. I jak były te deszcze, to one po prostu leżały. Spowodowało to też to, że o, popatrzcie, te mniejsze pędy po prostu się pouszkadzały. Ja te mniejsze pędy będę też wycinać właśnie w tym cięciu pielęgnacyjnym. No i powiem Wam, że wtedy potrzebuję zastosować obręcze. Większość fajnych obręczy do hortensji, które są najczęściej przeznaczone do hortensji Annabelle, do hortensji ewentualnie ogrodowych i tak naprawdę warto je zakładać wczesną wiosną. Dlatego w momencie, gdy macie hortensje bukietowe, które trzeba jeszcze wesprzeć w sezonie, to ja na przykład sobie pomagam takimi właśnie podporami. Słuchajcie, ja je kupiłam w zeszłym roku na Allegro w takim większym pakiecie. Stosuję je do różnych roślin. Nie są może aż tak naprawdę niesamowicie wow, ale jeżeli macie takie lekkie pokładanie, to powiem Wam, że naprawdę wtedy fajnie działają i możecie zarówno taką jedną obrącz sobie wykorzystać, ale możecie też właśnie za pomocą takich klików połączyć tą obręcz i wtedy stworzyć taki, o, zatrzaskując je, stworzyć jeszcze większe koło, więc możecie dostosować to też do większej rośliny. Są oczywiście zielone, niewidoczne i ja tak naprawdę je później ściągam w momencie, gdy ścinam te hortensje. Jeżeli nie chcecie takich obręczy, możecie też użyć sznurka i patyczków bambusowych, ale właśnie w przypadku takich hortensji warto jednak coś tutaj założyć, bo po prostu one Wam się po deszczach będą wykładać nieestetycznie, ale też te kwiatostany niższe będą się niszczyć. Odmian hortensji bukietowych jest naprawdę cała masa. Są hortensje, które są przeznaczone specjalnie do dolnic. Są niższe odmiany hortensji, tak jak te. O tym opowiem Wam w innym odcinku, ale dziś chciałam Wam jeszcze opowiedzieć trochę o pielęgnacji i o nawożeniu hortensji. Idąc dalej tym sposobem, że hortensje są naprawdę bardzo łatwymi w obsłudze roślinami, nawożenie najczęściej robimy wiosenne i przeważnie one nie potrzebują już drugiego nawożenia, jednak możecie to drugie nawożenie też zrobić. Ja używam wiosną nawozu mineralnego Jaramila i ten nawóz stosuję właśnie wokół tych hortensji. Czasami zdarzyło mi się użyć też nawóz dedykowany do hortensji. Nawozy dedykowane do hortensji mają to w sobie, że one też często dodatkowo zakwaszają ziemię, ponieważ one są też często do hortensji różnych, więc ogólnie hortensje lubią jednak bardziej kwasową ziemię. Więc jeżeli macie problem z kwasowością, warto wykorzystać taki nawóz. Jeżeli nie, to wykorzystajcie nawóz wieloskładnikowy. I na dobrą sprawę, gdy one kwitną, wtedy jeżeli widzę jakiekolwiek właśnie niedobory, bo na przykład mam jakieś takie stanowisko, w którym faktycznie ta ziemia jednak nie jest aż tak kwaśna, to wtedy stosuję drugi raz nawóz. Przeważnie jest to właśnie początek sierpnia do połowy sierpnia i jest to nawóz już wtedy dedykowany do hortensji. Dlatego właśnie, że najczęściej te niedobory biorą się też właśnie z kwasowości ziemi. Natomiast sadząc hortensję mam swój trik. Polecam Wam film o sadzeniu hortensji, jest na tym kanale. Na tym kanale jest ponad 100 różnych filmów i wiele też dotyczy hortensji, więc na pewno Wam polecam, żebyście sobie je przeglądnęli. Natomiast mój trik przede wszystkim polega na trzech rzeczach. Jedna rzecz to zastosowanie szerszego dołka. O ile różne rośliny różnie rosną, to hortensje mają troszeczkę szerszy ten system korzeniowy i jeżeli będziecie stosować hortensje w donicach, to również warto wykorzystać taką donicę, która jest po prostu szersza. Natomiast robię szerszy dołek. W tym dołku oczywiście mieszam ziemię, tą, którą już mam w ogrodzie, razem właśnie z ziemią kwaśną. Nawet jeżeli w danym miejscu jest dla mnie odpowiednia kwasowość, to i tak staram się właśnie te pierwsze sadzonki zakwasić dodatkowo właśnie tą kwaśną ziemią, żeby one miały naprawdę fajne środowisko. No i kolejny trik, o którym już Wam kiedyś mówiłam, to jest mikoryza. Mikoryzę od kiedy zaczęłam stosować w ogrodzie, widzę naprawdę różnicę też w przyjmowaniu się sadzonek. Mikoryza jest bez problemu dostępna. To są tak naprawdę takie fajne bakterie, fajne grzyby, które super wpływają na roślinę i super wpływają na to, że ta roślina po prostu lepiej przyjmuje się w naszym ogrodzie. Przeżywa też mniejszy szok, łatwiej się dostosowuje, no i też tworzy się takie właśnie przyjazne środowisko, jakiego ona po prostu potrzebuje. I powiem Wam, że te rośliny, które wsadzałam właśnie z mikoryzą, mają najfajniejsze efekty, natomiast te, które później widziałam, że jednak tej mikoryzy kiedyś nie dałam, bez problemu możecie wziąć po prostu patyczek, zrobić dziurę blisko korzeni i dosypać też tej mikoryzy. Ostatnio widziałam, że są też mikoryzy już takie, które się rozrabia w wersji płynnej, natomiast kiedyś taką kupiłam, powiem Wam, że ona mi absolutnie nie pasowała, bo robiła się taka galaretka, która ciężko później się wydostawała właśnie z lejka, więc o wiele bardziej wolę te mikoryzy, które są proszkowane i po prostu wsypuję taką mikoryzę właśnie do dołka. Skoro dzisiaj ma być praktycznie prawie wszystko o hortensjach, to powiem Wam też, jak łatwo sobie hortensje rozmnożyć, bo pokazywałam to też w wiosennym odcinku, ale warto to robić. Rozmnażanie hortensji można oczywiście zrobić już z takich zielonych pędów, ale świetnie robi się właśnie przy cięciu hortensji. Bierzemy wtedy taki patyczek, ścinamy na około 25 cm. On ma wtedy kilka właśnie takich oczek i wkładamy go głęboko do ziemi. Przeważnie takie patyczki właśnie sadzone jesienią lub wiosną, one naprawdę potrafią nam się fajnie przyjąć i dzięki temu jesteśmy w stanie pozyskać dla siebie nowe sadzonki hortensji. Jeśli chodzi właśnie o suszenie hortensji, zrobię o tym dla Was specjalny odcinek, ale jest to też bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zetniecie taki kwiatostan i włożycie do wody, ale naprawdę takiej małej ilości, około 2 cm wody w wazonie i one będą po prostu stopniowo tą wodę pozyskiwać, ale stopniowo również od razu zasychać. Polecam Wam też wtedy nie wkładać za dużo tych kwiatostanów do wazonu, tylko tak, żeby miały też fajne powietrze, żeby przypadkiem nie doszło do tego, że dotykając się gdzieś by nam troszeczkę bardziej podgniły, tylko żeby też powietrze mogło je dodatkowo osuszać. Takie bukiety później naprawdę niesamowicie fajnie cieszą jesienią i niesamowicie pięknie wyglądają. Na koniec tego odcinka chcę jeszcze rozwiać jeden punkt, skoro mamy mówić już dzisiaj o wszystkim, mianowicie dlaczego hortensja słabo rośnie i słabo kwitnie. Już Wam powiedziałam, że hortensje bukietowe potrzebują odpowiedniego stanowiska słonecznego, potrzebują wody, żeby odpowiednio kwitnąć i potrzebują odpowiedniego cięcia. Natomiast jest jeden punkt, który zauważyłam, że może wpłynąć bardzo źle na hortensję i zauważyłam go zarówno w swoim ogrodzie, jak i w innych ogrodach. Hortensje bukietowe tak naprawdę w ogrodach pojawiły się dużo później niż hortensje ogrodowe, dużo później stały się, powiedziałabym, modnym elementem ogrodu i bardzo często wprowadzamy je do ogrodów, które już są założone. Spotkałam się też z tym, że wiele osób, które ma na przykład żywo pod stój, chce posadzić szpaler hortensji przed tymi tujami. Słuchajcie, wiele większych roślin, większych drzew, większych krzewów niestety mogą wpływać na to, że ta hortensja, która jest młodą sadzonką, po prostu z nimi walczy o składniki odżywcze, o to, żeby móc rosnąć. Potem niektóre też drzewa wytwarzają takie enzymy, które będą powodować, że rośliny rosną mniejsze i słabsze. Więc jeżeli macie takie stanowisko właśnie, które jest słoneczne, ale blisko właśnie na przykład krzewów różnych, już dużych, może się okazać, że ta hortensja wcale w pierwszych latach nie będzie dobrze wyglądać i te pierwsze lata naprawdę będzie bardzo mocno walczyć właśnie o to, żeby jej korzenie dostały odpowiednią ilość odżywczych składników, przez co właśnie te kwiaty będą też mniejsze. Dlatego, jeżeli naprawdę chcemy mieć taką mega wielką, mega fajną hortensję, to warto sadzić ją na takiej rabacie, gdzie na przykład są kwiaty, albo jest to po prostu nowa rabata. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za dziś. Jestem ciekawa, jakie hortensje macie w swoim ogrodzie. Będę w kolejnym odcinku mówić o odmianach, więc koniecznie subskrybujcie ten kanał, śledźcie odcinki. No i cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie dla Was wspaniały. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feel it.